Wioletta Cieślukowska zrezygnowała z kierowania Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Informację podała dziś podczas sesji Rady Miejskiej Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk do spraw oświaty, kiedy odpowiadała na pytania radnych dotyczące przyszłości SODN-u. Jak informowaliśmy, niedawno placówka straciła akredytację podlaskiego kuratora oświaty. Kuratorium zarzuciło SODN-owi niezachowanie właściwej organizacji doskonalenia nauczycieli. W tej sytuacji samorząd mógł zamknąć SODN. Placówka mogła złożyć odwołanie lub przystąpić do wdrażania planu naprawczego. Miasto wybrało trzecią drogę. Zdaniem Ewy Sidorek jednostka pracuje dobrze i może to udowodnić. Po tej decyzji Wioletta Cieślukowska złożyła rezygnację, poinformowała zastępca prezydenta. Jestem przekonana, że ta jednostka pracuje dobrze i dlatego chcemy, żeby udowodniła to poprzez właśnie tę realizację programu naprawczego. Natomiast jeśli chodzi o, już tak kończąc, to chcę Państwu powiedzieć, że spotkałam się też w związku z tą decyzją i zaleceniami z panią dyrektor w sprawie funkcjonowania placówki i po też naszych takich analizach tego, jakie działania należy podjąć, pani dyrektor spotkała się z panem prezydentem i złożyła wniosek o rezygnację ze stanowiska dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia. Przysługuje pani dyrektor 3-miesięczny czas wypowiedzenia. Teraz miasto musi ogłosić konkurs na nowego szefa Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W placówkach wszystkich innych oświatowych, w momencie kiedy mamy rezygnację dyrektora, możemy powołać na 10 miesięcy, powierzyć obowiązki dyrektorowi, natomiast nigdzie nie znaleźliśmy takiego zapisu, jak stosownego do takich działań związanych z placówką doskonalenia nauczycieli. I tutaj będziemy szukali rozwiązania, ponieważ też są moje obawy takie, że jeżeli będziemy zmuszeni do ogłoszenia konkursu, a trudno dzisiaj nam określić, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ta jednostka tą akredytację po roku uzyskała, ale też osoba, która do takiego konkursu przystąpi, musi mieć świadomość, że być może zarządzanie ją w najgorszym scenariuszu skończy się po roku. SODN działa od 17 lat. Placówka zajmuje się szkoleniem nauczycieli.